Dankeschön. Patent.
Karol w rurze miedzianej, wywlane ołowiem. I tylko na kotwicy kolak w łóżki celowe. No, te pilkery mają 30 lat. Prosimy pana burmistrza o wręczenie tejże nagrody. Śląska Żdor, 76 cm, zapraszamy. Czy jest z nami armator jednostki Szanon?
Była to najlepsza łódź, która z nami pływała przez te 3 dni zawodów. Motor, ewentualnie szyter. Nie ma. Dobrze. Specjalne podziękowania dla przyjaciół wędkarzy morskich i zaczynamy od pana Arkadiusza Klimowicza, a nagrodę wręczy prezes okręgu, kolega Janusz Lyk. Panowie, królewskie miasto darmowo w osobie burmistrza pana Arkadiusza Klimowicza, wędkarza z krwi i kości, jest tym miastem, które rzeczywiście bardzo sprzyja wędkarzom, a szczególnie wędkarzom morskim. Duże brawa, jeszcze wrzesień przed nami. Kolejną tak uhonorowaną osobą będzie przewodniczący Komisji Morskiej do spraw sportu Jurek Szczeciński. Zapraszamy. Nie oddam mikrofonu. Odczytanie wyników, czyli tej tych najważniejszych klasyfikacji, poproszę sędziego głównego Józefa Janowskiego. Dziękuję. Pierwszą turę zawodów wygrał Sarnowski Paweł. 1133 punkty. Poproszę. Wygrał Sosnowski Krzysztof, 804 punkty. Trzecią turę zawodów wygrał Kujanek Michejarz, 686 punktów. Klasyfikacja drużynowa międzynarodowa. Miejsce 6 Hamburg, 50 punktów. Miejsce 5. Miejsce 5, ustka 1, 46 punktów. Tam jest zawoda. Miejsce 3, Rudnicki Andrzej, Mazowiecki 2. Thank you.
kolega Horst Hennings z Kilonii, reprezentant DMV niemieckiego Związku Wędkarstwa Morskiego. Erfahren haben für die tolle Organisation und haben ein kleines Präsent für den, der die meiste Arbeit hier gemacht hat, und das würde ich gerne bereichern. Naszego Związku Wędkarskiego podziękować organizatorom za stworzenie wspaniałego przyjęcia, miłej atmosfery i w skrócie mówiąc chciałem wręczyć prezent temu, kto najwięcej pracy włożył w organizację tych przemiłych, pięknych mistrzostw. Tą osobą jest Piotr Ebel. Za pracę, jaką włożył, rzeczywiście dużą pracę jako szef Komisji Morskiej, muszę przyznać, że może mu nie wszystko wyszło, jakby chciał, ale naprawdę duży, duży wysiłek włożył w organizację tych mistrzostw. No, podziękowanie za wieloletnią przyjaźń z Horstem, ten prezencik, nie wiem co jest, niespodzianka. Dziękuję, Horst. Chętnie przyjedziemy jeszcze raz i wiele razy do Polski na podobną imprezę. Jeszcze